Dzień dobry drodzy Państwo, witam się z Wami we vlogu remontowym numer 3 i na pewno będzie to vlog łączony z dwóch dni. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj jadę zawieźć takie dokumenty, żeby można było wywieźć gruz. To tak naprawdę potrzebujecie, jeżeli macie w tym mieście, w którym chcecie pozbyć się gruzu, jakiejś nieruchomości, płacicie czynsz, gdzie wliczony jest również wywóz śmieci, no to wtedy macie 200 kilo na miesiąc. Także podrukowałam sobie dokumenty zapłaty, bo to musi być z tego konkretnego miesiąca czynsz, także podrukowałam, mam nadzieję, że wystarczy tyle tych dokumentów, ile ja mam w stosunku do ilości gruzu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj zobaczycie mieszkanie już bez części mebli, ponieważ wczoraj podjechali Państwo, zabrali sobie, o, kofek sobie chodzi z tyłu, podjechali Państwo, zabrali część mebli. Z tego co wiem, to chyba została obudowa jednej szafy i wersalka i po to dzisiaj mają przyjechać, więc o, jest szaleje światło z tyłu. Więc prawdopodobnie to jeszcze będzie. Nie wiem jak z gruzem, może on już będzie w workach, także no jakieś delikatne zmiany będą, ale dzisiaj raczej więcej nie zobaczycie. I tak jak wspomniałam, dzisiaj jest czwartek. Jutro jest piątek, tak, tak, Kowciu, dasz mi powiedzieć? Jutro jest piątek i ja jutro jestem cały dzień w Warszawie, mam pociąg przed 5 rano, w domu z powrotem będę koło 21, więc jutro na mieszkaniu mnie nie będzie, więc aktualizacji z dnia jutrzejszego też nie będzie. Natomiast w sobotę rano idę z panem, który robi remont do sklepu, będziemy wybierać listwo oświetleniowe. Chciałabym zrobić takie czarne listwo oświetleniowe przy suficie, część krótszych oświetleń punktowych, część takich dłuższych ram. No, zobaczymy jak to wygląda, jak chodzi o dostępność tych materiałów. Mam nadzieję, że wszystko będzie dostępne i że uda się to zrobić tak, jak sobie razem z panem wymyśliliśmy. I to będzie właśnie materiał z soboty, także myślę, że te dwa dni będą ze sobą połączone, bo najprawdopodobniej przyjeżdżam tylko po to, żeby ogarnąć to w sobotę właśnie rano i w sobotę po południu, wczesnym popołudniem znowu wracam do Warszawy, więc tutaj pewnie znowu mnie zaskoczy w niedzielę po południu, jakie są postępy. Oczywiście będę Was też na bieżąco o tym informować, będę wszystko pokazywać. Może już dzisiaj też uda się pobrać dokładne wymiary ścian, ponieważ tapety, które zamawiam, są tapetami na wymiar i muszę mieć dokładną wysokość i szerokość ścian, a tam będzie wyburzana futryna z drzwi, bo tak jak mówiłam, wszystko będzie taką przestrzenią otwartą, więc automatu będzie troszkę szerzej niż jest w tym momencie, więc na razie pan mi nie podawał wymiarów, tylko właśnie czekamy, aż tej futryny nie będzie. No i zobaczymy też, jak sytuacja z podłogą, bo to, powiem Wam, stresuje mnie chyba najbardziej. No też czas oczekiwania na tapety. Mam nadzieję, że no do tygodnia, max 10 dni na wszystkie te tapety, które są właśnie na wymiar. Ja też mam taką właśnie u siebie tutaj w mieszkaniu z Wonderwalla, taką z drzewami w przedpokoju. No i też niestety te tapety wszystkie, które są drukowane i cięte pod konkretny wymiar, no to niestety jest tutaj pewien czas oczekiwania. Dobrze, widzę, że się strasznie rozgadałam, już ponad 3 minuty, także zabieram Was ze sobą. No i jedziemy zobaczyć, co tam się ciekawego podziało w zasadzie od wczorajszego popołudnia. Słyszę, że pan już jest i całe szczęście, bo ja zapomniałam kluczy. Dzień dobry. Dzień dobry. O matko, widzę stary parkiet. Czy aktualizacja sytuacji wygląda tak, że pan tutaj zaczął skuwać, nie wiem jak to powiedzieć, no to jest, cię nie dopytałam, tynk czy coś takiego? Bo powiedział, że nie da się na tej ścianie nic zrobić, bo po prostu to będzie samo z siebie odpadać. Bo to dosłownie, powiem Wam, no teraz nie jestem w stanie tego zrobić rękoma, ale to dosłownie się wykruszało, odpadało. Tutaj są te śruby, na których był ten beton architektoniczny. No powiem Wam, usunięcie tego to pewnie będzie wyzwanie. Także dzisiaj sobie Pan tutaj właśnie zaczął to wykruszać, to jest ta cała ściana. I tak, pozbyłam się betonu, ale finalnie i tak tu będzie beton. Tutaj właśnie rozrysowywaliśmy z panem, bo tutaj będą czarne lamele, więc rysowaliśmy na jaką to będzie szerokość, dokąd. I część z lameli, które zostaną, będą wykańczać też tą przestrzeń tutaj. O, tu w ogóle dotąd będą lamele, to będzie czarny łącznik, tu w ogóle tak jakby tych drzwi i futryny nie będzie, to będzie poszerzone. No, jak chodzi o podłogi, no to też Wam zaraz pokażę. Pan już zdjął wszystkie panele, które tutaj były. One były takie węższe, te deski.
No i właśnie wyszedł bardzo stary, kilkudziesięcioletni parkiet, ale tego parkietu nie da się uratować, on się nie nadaje do cyklinowania. Także nawet pan powiedział, że zdjęcie tego, no to jest dramat, bo pod spodem są jakieś straszne rzeczy. No wiecie, kilkadziesiąt lat temu trochę inaczej się pewnie podchodziło do tematu. Także tak wygląda ta ściana, zaraz się odwrócę i pokażę wam drugą stronę. Ściana, a w zasadzie to drugie pomieszczenie, bo tutaj tak jakby jest drugi pokój, no tylko że widzicie, tu już są wyburzone, jest wyburzona ściana, nawet nie tyle wyburzona ściana, co tak jak wam wcześniej mówiłam, tutaj są wyciągnięte te drzwi szklane, które takie tutaj były duże, dwuskrzydłowe, więc tutaj słuchajcie, czeka gruz na wywiezienie, tu są podkłady, które były pod panelami, tu jeszcze widzę, że część paneli. O Jezu, ja myślałam, dobra, chciałam zamknąć drzwi, a te drzwi są przecież wyjęte z futryny, dobra, nieważne. No tu też jest ściana do zrobienia, jeszcze dzisiaj ta werselka prawdopodobnie zostanie zabrana. No i z tych wszystkich mebli, które tutaj były ustawione, tu były trzy paksy, trzy komody i trzy szafki. Została jedna szafa, no bo wczoraj Państwo byli, ale nie zabrali się ze wszystkim naraz. O, no i tam jeszcze była kanapa, taka szara skórzana, no to jej też już nie ma. Także tutaj powoli, powoli otwiera się ta przestrzeń, jeszcze jak nie będzie tego gruzu, nie będzie podłóg, nie będzie wersalki, nie będzie tej szafy, no to się wtedy tak naprawdę zobaczy, ile tutaj jest przestrzeni, bo tutaj wiecie co, no będzie trochę miejsca, tylko no niestety w tym momencie, jak to wszystko jest tutaj w takiej, jest bałagan, no i właśnie jest zagracone, no to jest ciężki temat. Dobra, nie wiem, co bym wam jeszcze mogła pokazać. Może jeszcze was zabiorę do przedpokoju. No, przedpokój jest maluni. Tutaj na pewno będę likwidować te szafki, bo one do niczego nie pasują kolorystycznie. No, drzwi też właśnie chciałabym wymienić. Ja wam mówiłam, że ten kolor, wam mówiłam, że takie rudawo-brązowe. No, one są takie może pod wiśnie. O, to byłby dobry odcień, takie wiśniowe. Ale też już mi się nie podobają. Trochę ich szkoda, bo to są takie zbrojone, porządne drzwi, ale kolor już, powiem wam, bardzo mnie drażni, też nie będzie do niczego pasował. No tutaj też będą kładzione panele, bo nie wiem, czy nie stanie jednak na panelach. Podłoga jest w bardzo złym stanie, a pan powiedział, że jakby to chcieć ściągnąć i zrobić wylewki, no to no też dobrze nie będzie. No. Na pewno będzie likwidowana ta lampa, bo ona już do niczego nie będzie pasować, no i też ona jest bardzo taka niepraktyczna, mycie tego, to jest dramat. Będą też likwidowane te lampy tutaj i ta lampa. I właśnie jak się z panem w sobotę zobaczymy w sklepie, to będziemy kupować listwy takie czarne, przysufitowe i tu będzie oświetlenie takie punktowe, przysufitowe. Tutaj będzie zakręcać ta listwa i tu będą wisiały takie długie lampy, albo 3, albo 5. Ta listwa będzie dalej zakręcać w tą stronę i tutaj też będzie oświetlenie, chyba będą dwa punkciki, bo plan jest taki, żeby na tej ścianie wisiały wszystkie moje dyplomy. No i tutaj na tej ścianie też będzie takie oświetlenie, bo tutaj będzie taka wielka tapeta robiona na wymiar. No, dobra, i to chyba tyle na dzisiaj. Nie chcę zabierać panu więcej czasu, żeby sobie tutaj już zaczął pracować, żeby też nie siedział do bardzo późnej godziny. Także tak to wygląda na ten moment. No dzisiaj ma jeszcze nie być tutaj tej futryny, to ma być wyburzone, ale nie wiem, czy będę miała możliwość podjechać później, żeby wam pokazać, no bo muszę wstać przed 3, żeby zdążyć na 5 na pociąg do Warszawy. No i witajcie dnia następnego, jest sobota, godzina 7 rano, ja zabieram was najpierw na mieszkanie. Nie wiem, co tam się podziało wczoraj, bo wczoraj mnie na mieszkaniu nie było, nie wiem też, co działo się przedwczoraj, jak wyszłam po południu i wieczorem. Myślę, że zmiany będą ogromne, bo no, pan bardzo ma takie dobre tempo pracy, robi szybko, robi bardzo dużo, także za każdym razem jak przychodzę, to jestem w szoku, że jedna osoba może po prostu tak dużo zdziałać. Także pokażę wam, jakie są zmiany. Druga rzecz jest taka, druga rzecz. Okej, po drugie, zabieram was ze sobą do Leroy Merlin, ponieważ właśnie idziemy z panem wybrać listwo oświetleniowe. Będziemy patrzeć na drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bo w sumie drzwi wewnętrzne zostają tylko jedne do toalety. I one nie są w najgorszym stanie, ale gdzieś tam są takie troszkę przyżółknięte przy klamce i no mnie już to drażni, także zobaczymy, może kupimy też nowe drzwi, będziemy też patrzeć na drzwi zewnętrzne, ja nie wiem, czy ja sama będę w stanie je wybrać, a pan mi na pewno pomoże. No i to będzie w zasadzie tyle na dzisiaj, ponieważ ja dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy
To pewnie będzie jako jeden vlog, czyli czwartek i sobota, a jak w niedzielę wrócę, to pewnie też podjadę na mieszkanie, bo z tego co wiem, to pan w niedzielę też pracuje, no więc będą efekty całej sobotniej pracy i niedzielnej pracy, także też myślę, że tutaj będzie ogromny postęp. Jakby co dalej, nie zamówiłam podłogi, nie zamówiłam też tapety. Może uda mi się to zrobić dzisiaj w pociągu, jak będę jechać, chociaż nie, bo jadę pendolino, tam zasięg jest dramatyczny, ale może jak będę w Warszawie w hotelu albo gdzieś sobie usiądę na kawę, tracę głos, o matko. A ja jutro na nagranie. No dobra, mam nadzieję, że głos wróci. Także zamówię też te tapety. No i zobaczymy właśnie, jak sytuacja z podłogą. Może dzisiaj już zapadnie ostatecznie decyzja, czy jodełka, czy panel, ale jodełka, czy panel. No zobaczymy. Dobra, także w takim letnim stroju zabieram Was ze sobą. No i jedziemy najpierw na mieszkanie. No dobra. Jak zawsze wejście z Wami. Wow. Już widzę, że nie ma drzwi. Nie ma futryny. No, ładnie się tu poszerzyło to wejście. Sorry, trochę mam zadyszkę. Od razu widać, że jest dużo jaśniej. Wow, ile tutaj... O, jaki ładny beton wyszedł. Słuchajcie, to by można było może fajnie zaprawić, tak zostawić. Bo tu i tak będzie beton. Dobrze, gruz tutaj sobie leży. Okej. No, poczekajcie, na razie ciężko mi komentować, bo sama jestem w szoku. Okej. Tutaj widzę, że pan zdjął karnisze, bo też prosiłam, bo one idą do wyrzucenia. No dobra, czekajcie. Ja muszę sama ochłonąć, co tu się podziało i zaraz wracam. No dobra, trochę ochłonęłam, to mogę Wam teraz już na spokojnie pokazać. Tutaj są te deski, które już widzieliście wcześniej. To jest właśnie podłoga zdjęta. Tutaj cała ściana, z której tynk został skuty. No i wyłonił się beton. Także tutaj sobie troszkę tego gruzu leży. O, widzę, że się Panu też udało pozbyć tych śrub, na których był beton architektoniczny. Super, bo ja się bałam, że to w ogóle będzie ciężki temat. Na tej ścianie będzie tapeta, tutaj właśnie są wyjęte te drzwi. I widzicie, te drzwi mają, nie wiem, z 7 lat i nawet teraz widać przy białej ścianie, że one są lekko pożółknięte, dlatego chcę wymienić drzwi od łazienki. Tu też chciałabym, żeby był troszkę większy ten otwór, ale tu trochę jesteśmy zablokowani z panem przez tą rurę, no bo tej rury nie da się usunąć, to będzie tutaj zabudowane. Przynajmniej pan tak zaproponował, żeby to zabudować. No, dzisiaj wiem, że pan ma wywozić gruz, więc ciężka praca przed nim, bo tego gruzu tutaj jest bardzo dużo. No, te drzwi też będą zlikwidowane, bo to będzie w ogóle jakoś tam, nie wiem, czy zamurowane, czy jakimś regipsem zrobione, żeby nie było przejścia do kuchni z tego pokoju, bo tutaj chciałabym jakieś komody, jakieś takie rzeczy. No, także tak wygląda aktualizacja sytuacji. No powiem Wam, dzieje się, ale jak już wpada tutaj światło, to już zupełnie inaczej to wygląda. Wcześniej tutaj stały meble, znaczy ściana też była, tak? Więc... No, ja już widzę, wiecie, oczami wyobraźni, jak tutaj będzie pięknie. Tylko wiecie, zawsze najpierw jest taka faza przejściowa, że jest bardzo, bardzo źle, a później z tego robi się już pięknie. Może Wam jeszcze pokażę, o co mi chodziło z tymi drzwiami, bo generalnie drzwi no, jakieś bardzo stare nie są. Uważam, że 7 lat to nie jest jakoś dużo, jak chodzi o drzwi. Natomiast tutaj, zobaczcie, one tutaj zrobiły się takie żółte. No i mnie to osobiście drażni, jak będą super białe ściany. O, w zasadzie to tak jakby cały ten pas tutaj tak zmienił kolor. No i mnie to już przeszkadza, powiem Wam, więc chciałabym to wymienić. Jeszcze tutaj w łazience będzie zabudowywana ta rura, bo wcześniej tutaj wisiał piecyk gazowy. Ale jakieś 2, może 3 lata temu zostały zlikwidowane piecyki i teraz jest ciepła woda miejska i niestety ta rura wygląda fatalnie. No i pan powiedział, że takimi lamelami, jakimi będziemy wykładać część ścian w pokoju, czarnymi lamelami, można też to ładnie zabudować, więc myślę, że to będzie wyglądać super.
No dobra, tu na razie nie ma co oglądać, powiem Wam, jest bajzel i w ogóle drzwi od kabiny są wyjęte, tutaj widzicie. Nie ma deszczownicy, mówiłam Wam, że muszę kupić deszczownicę, bo tamta się rozszczelniła. Także to jest już taka naprawdę, powiem Wam, faza remontu, ale będzie tylko lepiej. I jeszcze ja na chwilę, bo ten słupek z Ikei, tą szafeczkę, którą tam widzicie, też będę likwidować, bo ona na dole jest napuchnięta, więc będę musiała kupić nową. Myślę, że kupię taką samą z Ikei. Ona się świetnie sprawdzała przez te kilka ostatnich lat. No ale, no wiecie, to jest jednak łazienka, wilgoć, tu bok jest kabina. Czasami jak się gdzieś tam woda polała, a ona nie była wieszana, tylko ona stała. Także ona też idzie do wymiany. No, teraz widzę, że jednak tutaj dużo będzie szło do wymiany rzeczy, no ale jak już robię, no to i mam Pana tutaj do dyspozycji, który potrafi zrobić wszystko, no to po prostu robię wszystko, co ja sobie przypomnę, albo co Pan właśnie powie, że można by było zrobić. Kuchnia trochę wygląda, wiecie co, jakby śnieg spadł. Zobaczcie. No ale wiadomo, no tak wygląda remont, no. Kurzy się. Nawet jakbym chciała Wam pokazać, jaki ja mam tutaj fajny blat, taki w kwiatki, to ja nie wiem, czy to będzie widoczne. O. O nie, to słuchajcie, musi być wszystko wyczyszczone i wtedy będziecie widzieć, jaki to jest piękny blat. I Pan też powiedział, że pozmienia uszczelki, nie, silikon, o silikon, bo i przy oknach, i tutaj, słuchajcie, ten silikon pożógł. No jednak to jest kuchnia, ta kuchnia też ma chyba około 7 lat, więc no to są rzeczy, które wiadomo, że już nie wyglądają jak nowe. No dobrze. O, słyszę, że Pan idzie, bo słyszę domofon. Okej, okay. Pewnie Pan będzie zaskoczony, że ja jestem. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry. Ja to Pani. A to nie jest mój Pan. No nie, nie Pani Pan. Zapraszam. Kolega tego Pana. Okej, okay, ale jakie zaskoczenie w ogóle. Dzień dobry, dzień dobry. A, dzień dobry, Pan też jest. Tak, tak, jestem bo ja szok przeżyłam. No bo, bo otwieram drzwi i mówię, ale to nie jest mój Pan. Nie, bo dzisiaj dużo, także... A, no dobra, dobra. Wchodzimy z Panem do Leroy. Zaraz kierujemy się w pierwszej kolejności, kierujemy się na lampy, że zaraz Wam pokażę co i jak. Ciutko Wam nagrywam, póki Pan poszedł po wsparcie. O takie listwy właśnie chodzi. To będzie szło na kilku przy kilku ścianach na suficie. O, chodzi dokładnie o te ze złotym elementem. One tak wyglądają. My to potrzebujemy sporą ilość. O, czekajcie, bo Pani przechodziła. O, tutaj są jeszcze takie, bardziej punktowe. Ale my w te punktowe nie idziemy. Ale tutaj właśnie jakby co, no to te punktowe ze złotem też są. Także czekamy na kogoś, kto nam będzie mógł pomóc, bo okazuje się, że tych złotych lamp nie ma tyle, ile byśmy chcieli. Natomiast chciałabym 5 takich podłużnych, o, i te podłużne też są 4. No dobra, przyszła Pani, także kończę. No i tutaj wychodzi na to, że weźmiemy 7 takich zestawów, tych właśnie ze złotym, żeby nie składać tego elementami. Jak chodzi o drzwi, to stawiam dokładnie na to samo, bo mnie się bardzo te drzwi podobają. No takie klasyczne, eleganckie, także drzwi będą takie same, no i jednak wymieniamy też futrynę, bo ona będzie się odznaczać. Ona też jest już taka troszkę przeżółknięta i jak ja mam się denerwować, że jest inny odcień drzwi, a inne futryny, to po prostu weźmiemy sobie taki zestaw. Bo tak w ogóle to mnie w oko wpadły te drzwi i te drzwi w popielu. Ale łazienka jest w popielu, na pewno te odcienie nie będą takie same, więc dużo bezpieczniej iść w kolor biały. Ale piękne są, bardzo mi się podobają, czarna futryna do tego. No elegancko to wygląda, no ale zostaje biela. Jednak zmieniłam zdanie, bo zobaczyłam te drzwi, wiodełkę i są przepiękne, są dużo bardziej eleganckie niż tamte.
i akurat są na stanie. Jedyne, które są na stanie, to są 70 łazienkowe, czyli dokładnie te, które ja potrzebuję. Także słuchajcie, szybka zmiana zdania i będą te drzwi, no i do tego właśnie bierzemy ościeżnicę. A jeszcze mówię do pana, że ja po prostu jestem zakochana w takich loftowych. Czekajcie, to odsunę i odsunę siebie. Zobaczcie, takie szklane drzwi właśnie w stylu loftowym. Przepiękne. No i mówię do pana, znajdzie mi pan na to miejsce. I nie by pan powiedział, żeby się znalazło, ale powiem wam, że to będzie już za dużo. A zaraz wam jeszcze pokażę, a może od razu wam pokażę, jakim ja jestem architektem, jaki ja mam profesjonalny plan wyliczeń. I w ogóle wzięłam, zazwyczaj jeszcze coś tutaj, ale dużo mam. Chciałam jakieś 50 żarówek do mieszkania. Pan jest przerażony, jak będzie jasno. A to jest plan oświetleniowy, który rozrysowałam. Dobra, idę, bo tam czekają na mnie. No i znalazłam takie drzwi czarne, właśnie ze szkłem. One by musiały iść tam, gdzie dzisiaj wam pokazałam, że zostały wyjęte drzwi. Pan mówi, że teoretycznie da się to zrobić, natomiast ja się zastanawiam, czy otwarta przestrzeń jednak nie będzie lepsza. No i z drugiej strony, czy mnie nie będzie drażnić, czy drzwi do łazienki i drzwi do pokoju są różne. Także chyba sobie odpuszczę, ale jakby ktoś szukał, są przepiękne, na żywo wyglądają dużo ładniej. Dobra, idę, bo pan mi uciekł na klamki, więc idę wybierać klamkę do drzwi. Dobra, do drzwi, do łazienki dobraliśmy klamkę. Klamka czarna, bo najładniej to wygląda na białych drzwiach. Najprostsza jaka była, żeby było klasycznie, elegancko, żeby nie było żadnych zdobień, wzorków, paseczków, bo ja myślę, że tam już same drzwi są dość dekoracyjne. Kolejne podejście do podłogi. Kolejne podejście do podłogi. Niby jest jodło, ale to jest panel, więc się nie schodzi. No ale wzięłam taki próbnik, będę zestawiać kolory, a przy okazji sobie nagram. No cena taka bardzo, bardzo atrakcyjna, tylko niestety się nie schodzi. Dobra, jest decyzja, słuchajcie, pada na ten panel. W ogóle tutaj no jest takie oświetlenie, że nie widać odcienia. On jest zimny właśnie, więc do betonu, do czerni będzie super pasować. Niestety nie jest widoczny dokładnie kolor i też super, że on jest taki dość wąski, tego też może tutaj nie widać. Ale ten panel jest wąski. Zobaczcie, bo wzięłam sobie jeden wzornik do domu. On tutaj jest powiedzmy dotąd. A jakby to porównać z innymi panelami, to zobaczcie. Widzicie? To jest nawet jeszcze dłuższe. Także mówię właśnie do pana tutaj, że zamawiajmy póki jestem zdecydowana. I może wam tutaj pokażę, jakby ktoś potrzebował nazwę, no to on tak wygląda. Także potoczyło się z tą podłogą bardzo szybko. Właśnie wróciłam do domu, także kończę też ten trzeci vlog remontowy, bo dzisiaj już na mieszkaniu nie będę, o 13 mam pociąg do Warszawy, ale za to będzie vlog z dzisiejszego dnia, taki normalny, już nie remontowy. Następny vlog pewnie będzie w poniedziałek, jak chodzi o remontowy, ponieważ wracam jutro wieczorem dopiero do Krakowa. Pan powiedział, że na pewno bardzo dużo się zmieni i jak przyjdę następnym razem, czyli pewnie w poniedziałek, to te zmiany już będą bardzo widoczne. Cieszę się, że dzisiaj tak dużo wybraliśmy, że jest podłoga, że są drzwi, przepiękne drzwi, naprawdę te drzwi do łazienki są cudne. Cieszę się, że też z oświetleniami poszło nam tak sprawnie, chociaż pan jest przerażony ilością żarówek, bo mówi, że to będzie tak jasne pomieszczenie, ale jak będzie potrzeba takiego bardziej nastrojowego światła, to będzie też taka lampa stojąca, podłogowa. No zobaczymy. Generalnie mam nadzieję, że całość będzie się też wam podobać, no bo wiecie, ja tylko jeszcze podkreślę, bo dużo osób myśli, że ja urządzam sobie mieszkanie. Nie, ja mieszkam u siebie, tutaj, skąd nagrywam teraz, a inne mieszkanie przystosowuję na gabinet do spotkań z wami. Także no plan jest taki, żeby ruszyć z tym gabinetem od września, może się uda od połowy sierpnia, będę was na bieżąco informować. Ale na razie chcę zadbać o to, żeby to było przyjazne, piękne miejsce i też żebyście czuli się tam dobrze i bezpiecznie, bo to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że w takim rodzaju pracy to jest w ogóle priorytet.
żebyście mogli tam przyjść i poczuć, że to jest takie miejsce, gdzie możecie być ze swoimi emocjami i będziecie bezpieczni. No, ja już zaczynam się wzruszać, więc kończę i zobaczymy się we vlogu z dzisiaj.